Hello, 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 hello. Tam jakbym miał czapkę, to bym ją zdjął i będzie o 6, ale nie mam czapki, więc nie mogę tak zrobić. Co mi się stało z włosami? No byłem je skrócić i od razu, tak jak powiedziałem, idę się ogolić, tak? Więc się ogoliłem dosłownie z 10 minut temu. Na pewno wam powiem tak, w końcu trzeba byłoby ograć tego Half-Life'a Alyx na tym VR-ze, bo pamiętam, kupiłem tą grę za 180 zł i nawet nigdy jej nie uruchomiłem. Tak samo się stało z Five Nights at Freddy's Security Breach, chyba też k***a pobrałem i nie ograłem. O Half-Life Alyx nawet nie zagrałem ani razu, to nawet nie jest napisane, że godzina dograna czy coś. Także Half-Life Alyx wypadałoby w końcu ograć i Five Nights at Freddy's Help Wanted. O, tak się to się nazywało, Help Wanted, też VR, też tego nie ograłem. Więc no wypadałoby k***a w końcu do tego usiąść i ograć te dwie gry, bo je kupiłem i nawet nie uruchomiłem nigdy. A ja tą grę mam od kurwa, gdzieś z rok. Tak samo widz mi kiedyś dał hajs na Terrarię i ja też jej nawet nie pobrałem chyba. No, też nie pobrałem. Ja na przykład nie rozumiem fenomenu MacBooków, można sobie kupić 2 razy tańsze, prawie takiej samej jakości. No właśnie nie. Właśnie akurat, jeżeli chodzi o komputery, jeżeli chodzi o komputer, PC, to Windows jest najlepszy. Nie ma nic lepszego. Ale jeżeli chodzi o laptopy, to nie ma nic lepszego od MacBooka. Bo po prostu wydajność, która tam jest i praca na baterii, która tam jest i to jak on się grzeje, czyli w ogóle, to jest akurat amazing. To jest akurat amazing, że on jest tak dobrze zoptymalizowany. Ale też cena jest z dupy trochę czasami, że na przykład płacisz za dodatkowo 8 GB RAM, płacisz 1200 zł. To jest z dupy. Tu się zgadzam w 100%. Tu się zgadzam w 100%. Ale to tak jak mówię, laptopy, jeżeli chodzi o laptopy, no to jest tak, że odpinasz mu kabel i on od razu traci na wydajności, tak? A też z MacBookiem jest tak, że on wytrzymuje na baterii mega długo, tak? Ja wam powiem, widzowie, tak, ja testowałem takiego laptopa, dostałem od X-Comu. Jestem zapisany na stronie X-Comu do końca swojego życia, to chyba jest moje największe osiągnięcie. Ale tak, ja miałem, widzowie, laptopa gamingowego Dell i to był... Ja korzystałem, widzowie, z tego i powiem wam tak, on jak jest na kablu, jest zajebisty, ale jak odpinasz od niego kabel, to chłop, w Fortnite masz 50 FPS-ów na trybie wydajności, a czas pracy na baterii ma 1,5 godziny. No i to nie oddaje. Możesz to zmienić w ustawieniach wydajności, no ja wiem, tylko że jak to zmienisz, to on wpierdala jeszcze więcej baterii. To wtedy jest chyba z 30 minut, kurwa, max. O to chodzi. Że ja jakbym już chciał laptopa, to bym brał MacBooka, bo bym mógł, kurwa, na nim napierdalać 15 godzin i mieć totalną wypierdolkę, nie? To może ja w ogóle, kurwa, kupię sobie cały agregat, co? Kupię sobie agregat, beczkę, kurwa, benzyny, będę jechał do parku, pierdolę sobie agregat, rozstawię cały blat będę całą beczkę benzyny, kurwa, wiesz, 3 razy jak w The Last of Us i będę generował prąd na miejscu. No właśnie nie o to mi chodzi, ja nie chcę mieć, kurwa, laptopa, który waży 15 kg, ładowarka waży drugie 40 kg, tylko chcę mieć urządzenie, co waży tak około 2 kg, działa, kurwa, mega długo, jest ultra wydajne. I tak jest, kurwa, MacBook. Bieg zwolnienia. Praktycznie da się grać, ale nie każdy laptop jest do grania. Odgranie jest to, odgranie jest to i odgranie jest to. A na MacBooku robisz zdjęcia w Lightroomie, w Photoshopie i montujesz filmy. Robisz rzeczy w Excelu i tak dalej. On nie jest do grania. On jest mega chujowy do gier. Wiesz, co na nim pójdzie? Nic, kurwa, na nim nie pójdzie. Jest mega chujowy do grania. On jest właśnie do pracy. Więc jeżeli chcecie laptopa do grania, to bierzcie laptopa do grania, ale będziecie grać tylko w domu albo na ładowarce. Ale inaczej jest chuj. Jaki jest twój ulubiony influencer? Lolita? No, a oprócz mnie? Dominika Rupińskiego. O, kogo nie... Dominika Rupińskiego? Tego pana, sorry, guzik mi się kliknął. Tego pana, co miał własne płatki o smaku gumy balonowej? Sklep? Dr. Style? Czym jest, kurwa, Dr. Style? To jest najbardziej genialna rzecz, jaką w życiu widziałem. Chłop robi tak. I wpierdala to na koszulki. That's fucking amazing, guys. O, on pisze tak. Damn. O, za mało znaków. No to bez extraordinary. Damn. Albo takie coś. O, i pisze tak. I love hot moms. I to wpierdala na bluzę. Ale OP. Chłop pisze holiday, kurwa, na bluzie i to opierdala za 180 zł. Nie, ja nie mogę, kurwa, to jest dla mnie amazing. Chłop jest pierdolonym geniusem. Pisze tak, strawberry. I ty mówisz tak, huh? 199 zł? A, bo nie ma na stanie. What the fuck? Pancake me? To jest jakaś pozycja seksualna? Co to, kurwa, znaczy pancake me? To znaczy, by kogoś znaleźlikować, czyli już tłumaczę, zawijasz babkę w kołdrę i jest zaklinowana i każdy wie co da... I ja pierdolę. Ej, to wy na przykład w wolnym czasie bierzecie na przykład, nie wiem, kurwa, naleśnika, wijacie se wokół chuja, walicie konia i potem jeszcze to wpierdalacie, czy jaki chuj? Bo ja nie rozumiem aktualnie. 100% bawełna, one size, daszek z plastiku, wygięty daszek, ręczne, zapięcie na rzep. What the fuck? 100 zł, 120 zł. Czy zrobię z tobą pancake'a? Chcę zrobić tego co friz i wersow. Dobrze o tym wiesz. Mówiliście, że ta jedna bluza to jest 100% poliester? Oh shit! Ale to tułów! A ten kaptur i rękawy są z bawełny. Damn. Wersow i Ginot? Tak, tak, to miałem na myśli. Zobacz te ceny. O kurwa, tutaj będą pojebane ceny. Ja coś czuję, że tutaj będą bluzy po kurwa 350 zł. O nie, nie tak źle. Ale pojebane. Przecież to wygląda jak kapsel. W sensie, że jest bluza i po prostu jest wklejona grafika w pańcie. Ej, to jest dosłownie wklejona grafika, widzowie. Ona nawet nie ma nałożonego tego takiego efektu, jakby, że cienie nachodzą. To jest po prostu bluza i na nią nie wkleili grafikę po prostu w Photoshopie. Oni nawet nie zrobili zdjęcia z jakby samego produktu. Tutaj może zrobili, ale nie, no tutaj chyba zrobili. To jest nadruk. I tutaj też. Albo to tak kurwa wygląda sztucznie. Po prostu może jest takie dojebane dość oświetlenie i to może tak wygląda, kurwa, może ja jestem jakiś spierdolony. Może nie zrobili zdjęcia faktycznego produktu, tylko w tak dobrych warunkach oświetleniowych. Ej, dobra gramatura w sumie, 280 bluza, 10% poliester? What the fuck? Ha, pojebane gówno. Nie no, ale ceny myślałem, że gorzej będzie, myślałem, że będzie z 250, kurwa. Że myślałem, że będzie z 250 i że my się złapiemy za głowę i... O kurwa, ja pierdolę. Poduszka, chyba ją zamawiam. Cechy. Piękny, kolorowy nadruk. Faktycznie. Piękny i pełen kolorów. Bez tego czerwonego to głównie ma odcienie gówna. W sensie, no bo gówno też jest brązowe jakby, to mam na myśli. Ale no co, chłopcy kurwa taką kaskę zarabia, że ma totalnie wypierdolone, tak szczerze. Ja w pewnym sensie, widzowie, podziwiam takich youtuberów, że oni potrafią tak się zmonetyzować dobrze, bo community jest takie, że oni to i tak kupią, nie? To jest amazing według mnie. Bo nie oszukujmy się, widzowie. Jakby moje community miało średnią wieku 13, też bym ich wykorzystywał. Was nie wykorzystuję, bo was szanuję, ale jakbym miał jakoś, jakbym był youtuberem minecraftowym, który robi content stricte pod dzieci, to też bym próbował je wykorzystywać na kasę. W sensie jakieś tam takie, wiesz, chujowe bluzy i tak dalej. Ale tak jest? Nigdy w życiu. Ja was szanuję. Wam nie próbuję wcisnąć gówna. Ale jakbym był youtuberem minecraftowym, to bym sobie mógł kupić, kurwa, każdego miesiąca inne mieszkanie za takie bluzy, nie? Zawsze, wiesz, więc kupił nowe mieszkanie, coś tam i tak o. Wy piszecie, aha, sami byście tak zrobili, kurwa. Sami byście tak zrobili, żebyście opierdalali dzieci na kabonę. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Chociaż nie, no nie, ja tak sobie żartuję, ale nie tyle co bym opierdalał dzieci na kabonę, ale na pewno bym zrobił taki właśnie na podobnej zasadzie sklep. W sensie nie wsadzałbym tym dzieciom gówna na zasadzie bluzy zrobionej z gówna, tylko żeby to była jakaś serio fajna bawełna i serio fajna gramatura, ale wzory na przykład bym miał totalną wypierdolkę, bym wiedział, że i tak ktoś to kupi. Przy wzorach bym się w ogóle nie starał. Przy wzorach bym się w ogóle nie starał. Jeżeli chodzi o jakość produktu i tak dalej, bym się starał, ale jeżeli chodzi o wzory, to bym miał takie, kurwa, i tak to kupią. Jest jakiś chłop, widzowie, jest jakiś chłop, który opracował AI, uwaga, bo to jest, uważam, zajebiste, który opracował AI, które skanuje ci twarz i analizuje kąt nachylenia twarzy. I teraz się zastanawiacie, Michał, po co to? Po to, że powiedzmy tu jest druga kamera i wtedy po prostu robisz tak. I kamera w OBS-ie sama się switchuje. Wiesz o co chodzi? To jest fajne. To jest fajne. Ułatwia pracę, ale wiesz o co chodzi? Jakby to jest fajne i przydatne narzędzie. Kurwa, ja wam to dosłownie pokażę, bo to po prostu fajnie wygląda. Patrz. It would switch to kind of the back viewer. Zobacz to. Secure when I'm controlling things. Then you can also set a delay. Analizuje ci po prostu jakby nachylenie twarzy, nie? Really the delay doesn't do much quick enough that it. Że widzisz, że jak jesteś też za szybki, to też tak nie switchuje randomowo, bo by cię to wkurwiało. Widzisz, to by wkurwiało. No, tutaj całkiem złapało, ale wiesz o co chodzi? Że nie lubisz tak? I cię wkurwia, tylko to tak fajnie, tak reżysersko się przełącza. O, tutaj to gdzieś tak fajnie pokazał, pa. Wstał, idzie gdzieś tam i w tym czasie kamera się zmienia sama. No to jest kurwa fajne, na przykład dla takiego Kai Sinata to by mega mu pomogło, nie? To jest fajne, nie? To jest fajne AI, uważam. Że zobacz, on wraca, siada, wykrywa mu twarz i zmienia kamerę. No to jest kurwa zajebiste. To jest naprawdę fajna rzecz. A to jest AI zrobione w dobrym kurwa celu. Wiesz o co chodzi? Miałem rekord widzów. Nie, 3 300 000 było w pewnym momencie. Był taki moment jak taki streamer z Hiszpanii zrobił nam rajda i było 3 miliony ludzi na streamie w jednym momencie. Ej! Zajebiste są te kosze takie, kurwa, takie kosze na śmieci po $120, co same ci śmieci wyrzucają, w sensie przygotowywują. Są takie śmietniki, widziałem na Amazonie za $120, że klikasz guzik i on sam ci jakby zamyka worek, tak zaciska ci worek i takim, kurwa, takim cieplnym tym jakby zamyka ci ten, żeby ci nie jebał żeby ci nie jebało z tego worka. Że jakby on się, że on tak się zaciska i robi tak, tak ciepłem i jest, wiesz, zamknięte jak paczka nowych chipsów, kurwa. Nawilżacz fajny do powietrza. Nie mam chyba problemu z powietrzem w pokoju, tak szczerze. Po prostu u mnie w Olsztynie jest też czyste powietrze, więc też takiego problemu nie mam, więc jest gites.